Jest takie stare przysłowie, które chyba wszyscy znamy, które mówi, że Polak jest mądry po szkodzie. A takie trochę gorzkie, ale Mateusz był taką osobą, która podpisać by się mogła pod tym przysłowiem obiema rękami. Mateusz pochodził z takiej dobrej, dość zamożnej rodziny i w tamtych czasach, na przełomie lat 80., 90., jego rodzice naprawdę całkiem dobrze zarabiali. Ja pamiętam, że mój tata jeździł wtedy samochodem marki Syrena 105L. Nie wiem, czy część z was, którzy mają trochę więcej lat, to pamiętacie. Dzisiaj to byłby bardzo hipsterski samochód, można byłoby się pokazać na mieście, ale w tamtych czasach wszyscy byliśmy przekonani, że no nic bardziej obciachowego już być nie może. Taki samochód wybudowany w latach 50., który był napędzany silnikiem od motopompy i który naprawdę wzbudzał już takie trochę spore zażenowanie. Natomiast tata Mateusza jeździł wspaniałym zachodnim samochodem, Fiatem, i wszyscy na osiedlu, widząc ten samochód, po prostu mu zazdrościli. No takie to były czasy. A Mateusz nie tylko miał rodziców, którzy byli całkiem zamożni, ale sam też miał wiele własnych zalet. Doskonale grał w piłkę nożną, świetnie też grał w kosza. No i był powszechnie lubiany na osiedlu. Wszyscy chcieli znać Mateusza. W latach 90., kiedy skończył szkołę podstawową, to poszedł do szkoły średniej, jak wielu z nas to robi. Ale bardzo szybko okazało się, że nauka to nie jest jakiś priorytet w jego życiu. I wdał się w takie towarzystwo trochę szemrane. A szczerze mówiąc, to wstąpił do gangu. Nie wiem, czy pamiętacie, niektórzy z was pamiętają lata 90., to były takie czasy, kiedy różne mafie, gangi pleniły się w całym kraju. No i on też chyba postanowił być modny i wstąpił do takiego gangu. Na początku była trochę taka zabawa, a potem jak kupił pistolet gazowy z myślą o przeróbce go na pistolet na ostrą amunicję, to chyba przestała być już zabawa i zajął się jakimiś nielegalnymi przedsięwzięciami. Ja pamiętam, że nawet w telewizji mówiono o tym, że razem z kolegami z sąsiedniego gangu, z którymi się nie lubili, urządzili sobie strzelaninę w samym centrum miasta i telewizja opowiadała o tym, co się wtedy wydarzyło. A chyba po jakimś czasie Mateusz zrozumiał, że to nie jest najlepsza droga i chyba zrozumiał, że ona wiedzie na manowce i postanowił to z tym zerwać. Jego rodzice załatwili mu pracę i on po prostu zmienił swoje życie, zaczął pracować, ale przeszłość go dopadła. Okazało się pewnego dnia w pracy po prostu, że został napadnięty przez jakiegoś człowieka z ostrym narzędziem i chyba do dzisiaj ma rany po tym wydarzeniu. Bo tak jest, że decyzje, które podejmujemy, czasami przynoszą konsekwencje gdzieś w przyszłości. I jeżeli to są nie najlepsze decyzje, to te konsekwencje czasami są dla nas przykre. On sam spędził wtedy sporo czasu w szpitalu, udało się go odratować, ale na pewno nie było to miłe dla niego wydarzenie. No i tak jest. Polak mądry po szkodzie. Można z perspektywy czasu zobaczyć, że to, o czym decydowaliśmy kiedyś, to, co nam się wydawało tak atrakcyjne, tak bardzo fajne, z biegiem czasu okazuje się być nie najmądrzejszym wyborem. A z konsekwencjami tych czynów no czasami musimy się zmagać do końca życia. Te konsekwencje naszych wyborów czasami zderzają nas z taką smutną i przykrą rzeczywistością. I wielu z nas, chociaż bardzo często deklarujemy, że no, nasze życie było jakie było, ale nic byśmy w nim nie zmienili, bo coś nas to nauczyło. Wielu z nas tak naprawdę w takim samotnym czasie, kiedy ma szansę pomyśleć o tym, co się stało, myśli sobie, że fajnie byłoby mieć wehikuł czasu. Cofnąć się i kilka rzeczy naprawić. Może jakieś relacje, które zepsuliśmy niewłaściwym zachowaniem albo niewłaściwymi słowami, które wypowiedzieliśmy w niewłaściwym czasie. A może finanse, które zburzyliśmy poprzez nierozsądne gospodarowanie pieniędzmi, poprzez jakieś niewłaściwe decyzje. Fajnie byłoby niektóre rzeczy naprawić, ale czasu cofnąć się nie da. I dobrze o tym wiemy. Jedyne, co możemy, to spróbować, by to życie, które przeżyliśmy, czegoś nas nauczyło. I żeby
okazało się, że Polak rzeczywiście mądry jest po szkodzie i potrafi wyciągnąć wnioski z tego, co się wydarzyło. Ale czy jest coś, co pomogłoby nam podejmować kolejne decyzje w naszym życiu w sposób mądrzejszy? Tak, żeby już nie wpadać w tarapaty, żeby już nie popełniać błędów takich, jak popełniliśmy kiedyś. Czy jest ktoś, kto mógłby wskazać nam drogę, żebyśmy już od tej pory postępowali w sposób właściwy? Nie wiem, czy jest ktoś, kto mógłby odpowiedzieć nam na to kardynalne pytanie, które wielu z nas sobie zadaje, które pamiętacie, kilka lat temu taki pana ówczesnego premiera zapytał, jak żyć, panie premierze? Więc czy jest ktoś, kto mógłby nam odpowiedzieć na to pytanie, jak mamy żyć, żeby to życie było dobre? Czy jest jakiś mistrz Joda, którego moglibyśmy zapytać, a on z perspektywy tysiąca lat swojego życia pouczyłby nas, że to jest właściwa droga? No być może musielibyśmy polecieć na tą odległą planetę Dagoba i tam spotkać się z nim po przebyciu różnych przygód, ale wtedy nasze życie mogłoby się odmienić, a my bylibyśmy już mistrzami właściwego przeżywania naszego życia. A może musielibyśmy udać się gdzieś do Indii i tam spotkać jakichś mędrców, mistyków, którzy śpią na tych łożach zrobionych z gwoździ. Może oni by nas w jakiś sposób pouczyli. A może łatwiej byłoby udać nam się do sąsiedniego dużego miasta, nie wiem, do Warszawy. Tam mnóstwo jest różnych coachów, trenerów personalnych. Oni by nam może powiedzieli, jak mamy żyć, żeby nasze życie było lepsze. Ja bym chciał przedstawić wam kogoś, kto jest takim mistrzem jodą, indyjskim mędrcem, coachem i personalnym trenerem i wszystkim w jednym. To jest król Salomon. On co prawda od 3000 lat już nie żyje. Możecie powiedzieć, jak mielibyśmy się go spytać, nawet jeżeli podziwiamy jego mądrość. Odpowiem wam, mam dobrą wiadomość. Król Salomon nie żyje, ale zostawił po sobie swoje dzieło. Księgę Przysłów albo też Księgę Przypowieści. I do dzisiaj podziwiamy króla Salomona. Do dzisiaj nawet nasze przysłowia, takie polskie, mówią nam o tym, że Salomon jest mądrym człowiekiem, prawda? Mamy takie przysłowie, że z pustego to i Salomon nie naleje. To znaczy, myślimy, że jakby ktokolwiek w ogóle umiałby nalać cokolwiek z pustego, to musiałby być Salomon, bo no nikogo mądrzejszego na świecie nie ma. Więc zobaczmy, jak Salomon nalewa z pełnego. Tak? Zobaczmy, co też w swojej Księdze Przysłów dla nas zostawił. W samym początku tej Księgi Przysłów czytamy takie słowa, które Salomon zapisał, które wprowadzają nas w całe to zagadnienie. Przysłowia Salomona, syna Dawida, króla Izraela. No to jest właściwie tytuł księgi, który pojawia się w samych pierwszych zdaniach tejże księgi. I warto byłoby zastanowić się na samym początku, czym te przysłowia w ogóle są. I żeby sobie odpowiedzieć na to, czym przysłowia są, łatwiej będzie odpowiedzieć na początek na pytanie, czym przysłowia nie są. Otóż przysłowia nie są takimi zawsze spełniającymi się obietnicami. My mamy taką tendencję, żeby te przysłowia w ten sposób traktować, że to jest taka obietnica, która się spełni, jeżeli ja coś zrobię, to Bóg sprawi, że coś tam więcej się zdarzy. Na przykład możemy znaleźć sobie takie przysłowie w Księdze Przysłów, w 10 rozdziale, w 2 wersecie jest takie przysłowie: niegodziwie zgromadzone skarby nie przynoszą pożytku, ale sprawiedliwość ratuje od śmierci. No i pomyślelibyśmy sobie, że no, jeżeli w niewłaściwy sposób zdobyliśmy swój majątek, no to wcale nam to nie przyniesie żadnej korzyści, a jeżeli żyjemy w sposób sprawiedliwy, właściwy, no to nigdy nie umrzemy. Dziwne, że na świecie żyje chyba około 7 miliardów ludzi, niecałych, bo powinno być nas znacznie więcej, skoro sprawiedliwi nie umierają nigdy. Chyba że rzeczywiście w historii nigdy nie było sprawiedliwych. Ale co byśmy powiedzieli tym wszystkim męczennikom, tym wszystkim, którzy oddali swoje życie dla Chrystusa, którzy starali się to życie przeżyć w sposób sprawiedliwy, przecież oni też umarli, więc może to przysłowie nie działa. Co byśmy powiedzieli o tych ludziach, którzy rzeczywiście w niegodziwy sposób doszli do majątku, oszukując swoich kontrahentów, oszukując swoich pracowników, nie wypłacając im pensji, albo robiąc jeszcze inne rzeczy, które dalekie są od naszego poczucia moralności, od tego, co Bóg przedstawia w swoim słowie. Niektórzy z nich świetnie się nadal mają i jakoś nie widać, żeby to było powodem ich upadku. Bo przysłowia nie są obietnicami. Przysłowia działają zazwyczaj, pokazują pewną prawdę,
która nie w każdym przypadku musi być właściwa. Rzeczywiście jest tak, że człowiek, który postępuje w sposób sprawiedliwy, w sposób taki, który się podoba Bogu, rzadziej ładuje się w kabały pewne, które mogą spowodować, że jego życie w gwałtowny sposób ulegnie zakończeniu. Rzeczywiście jest tak, że ludzie, którzy w niewłaściwy, niegodny, niemoralny sposób zdobywają majątki, bardzo często ponoszą tego konsekwencje. No przecież nawet mówimy, że jedno jest pewne, śmierć i podatki. Pamiętacie Al Capone? To właśnie urząd podatkowy go ścignął. Nie za to, że przestępstwa, które popełnił, nie za wszystkich ludzi, których zamordował, ale za to, że w niewłaściwy sposób swój majątek pomnażał. I rzeczywiście tak jest, że to zazwyczaj działa, ale nie zawsze działa. Żeby zrozumieć, jak te przysłowia działają, to możemy nawet przyjrzeć się takim polskim przysłowiom, które dobrze znamy wszyscy. No wszyscy się uczyliśmy takich przysłów, bo to zawsze starsi ludzie nam o tych przysłowiach opowiadają. No mamy takie przysłowie, żeby kózka nie skakała, to by nóżki nie złamała. Innymi słowy, jak nie będę za bardzo ryzykował, no to nie będę miał żadnego wypadku. No powiedzmy to sportowcom, tym, którzy skaczą w dal albo skaczą wzwyż. Słuchajcie, nie skaczcie, bo jak skoczycie, to na pewno złamiecie sobie nogę. Czy tak jest? No nie, no oni wiedzą, jak tam skakać. Należy, zazwyczaj sobie tych nóg nie łamią. To jest coś, co zazwyczaj działa. Jak podejmuję jakieś nieprzemyślane ryzyko, porywam się na owo skakanie, no to mogę doświadczyć konsekwencji tego ryzyka. Co nie znaczy, że zawsze tak będzie. Albo takie przysłowie też doskonale znamy. Gdzie kucharek 6, tam nie ma co jeść. Tak? Innymi słowy, jak jest za dużo osób, które przygotowują jakiś projekt, to może się okazać, że on nie wyjdzie, bo te osoby nie są w stanie się dogadać. No jakby było 5 kucharek, to już może być, tak? Albo 7. Ale 6? Nie może być. Wiemy dobrze, że w takich dużych kuchniach, w dużych restauracjach, to często pracuje 6 kucharzy, a nawet więcej, i jakoś sobie dają radę. Wystarczy, że odpowiednio rozdzieli się obowiązki, wystarczy, że ktoś nimi zarządza i to jakoś działa. To przysłowie działa, w wielu przypadkach jest adekwatne, ale są takie sytuacje, kiedy adekwatne nie jest. I właśnie tak funkcjonują przysłowia. To jest coś, co przedstawia pewien mechanizm, pewną zasadę działania, zazwyczaj działa, ale nie zawsze działa. No niestety, nie jest to taka instrukcja jak z Ikei. Nie? Tak jak dostajemy kartonik, tu wbijamy, tam przykręcamy i na koniec mamy odpowiedni mebel. To nie jest taka instrukcja dla naszego życia. Nie wystarczy, że nauczymy się wszystkich tych przysłów na pamięć i wszystko to, co tam jest napisane, po kolei zaczniemy wypełniać i wtedy nasze życie będzie wspaniałe, Bóg będzie nam błogosławił, a my będziemy żyć wiecznie. Nie, to jest pewna zasada, zgodnie z którą możemy żyć, powinniśmy żyć, ale czasami musimy z nią wejść w dialog, bo może się okazać, że w danym momencie naszego życia i w danej sytuacji ta zasada nie jest do końca adekwatna i ona się po prostu nie sprawdzi. Ale to też jest część dochodzenia do mądrości. Zastanawianie się nad tym, czy to działa, czy można to zrobić, czy w danej sytuacji ta instrukcja nam pomoże, czy też nie. Bóg nie chce, żebyśmy byli robocikami, które wykonują po kolei jego zadania. Raczej daje nam rady, podsuwa je poprzez Salomona, żebyśmy potrafili, nauczyli się żyć lepiej. I autor Księgi Salomona wyraźnie precyzuje też, w jakim zakresie ta księga może być przydatna. Zwróćcie uwagę, że te przysłowia mogą nam pomóc. One służą do poznania mądrości i karności, do zrozumienia pouczeń o umiejętności, do zdobycia obyczajów sprawiedliwości, praworządności i uczciwości. Nie jest to jakaś teoretyczna wiedza, to nie jest jakaś akademicka wiedza, to jest raczej praktyczna wiedza dotycząca tego, jak żyć, jak funkcjonować w grupie, jak funkcjonować w społeczeństwie, jaki sposób dokonywać wyborów. I precyzuje także autor księgi, do kogo swoją poradę kieruje, bo być może myślisz, że ta porada nie jest do ciebie. Pisze więc, dzięki owym przysłowiom, niedoświadczeni nabierają wagi, młodzieńcy uzyskują wiedzę i zdolność rozeznania i niech słucha ich mądry i niech pomnaża swoją wiedzę, a pojętny nabywa biegłości. Okazuje się, że czy masz doświadczenie życiowe, czy go nie masz, czy już jesteś tym mądrym, czy jeszcze
do tej mądrości trochę ci brakuje? Czy jesteś młodszy i nie masz życiowych doświadczeń? Czy jesteś starszy i niejedno już przeżyłeś i z niejednego pieca chleb już jadłeś? W każdej sytuacji przysłowia mogą pomóc ci w zdobyciu mądrości. Tym, co jednak różni przysłowia z Księgi Przysłów, od tych ludowych przysłów, które my dobrze znamy, od tych mądrości mistrza Jody, czy od mądrości personalnych trenerów z dużych miast, jest źródło mądrości. A w Księdze Przysłów źródłem mądrości jest ten, kto mądrość wymyślił i kto jest jej kwintesencją. Bojaźń Pana jest początkiem wiedzy, ale głupcy gardzą mądrością i nauką. Mądrość autora Księgi Przysłów ma swoje źródło w Bogu. Bóg jest początkiem mądrości. To Bóg sam jest mądrością. To Bóg ją stworzył. To Bóg sprawił, że my możemy zacząć mądrze myśleć. Nie wystarczy więc nauczyć się tych wszystkich przysłów na pamięć i zacząć je po kolei wykonywać. Nie wystarczy też umiejętnie wchodzić z nimi w dialog i stosować je umiejętnie w określonych sytuacjach, pamiętając o tym, że może nie zawsze to zadziała. Trzeba pamiętać o tym, od kogo biorą one swoje źródło. Ta bojaźń Boga jest początkiem mądrości, jest początkiem wiedzy. I nie chodzi tu o jakiś irracjonalny strach przed Bogiem. Chodzi o świadomość tego, z kim mamy do czynienia. Z Panem Wszechświata. Z tym, który wszystko stworzył. Z tym, który jest większy od każdego z nas. Który znacznie lepiej wie niż my, co jest dla nas dobre. Ja nie lubię, jak ktoś myśli, że wie lepiej ode mnie, co jest dla mnie dobre. Ale Bóg jest osobą zupełnie inną. I Jemu takie prawo powinniśmy przyznać. I to właśnie ma na myśli autor Księgi Przysłów. Bo by żyć dobrze, potrzeba mądrości, ale znaleźć ją można jedynie u Boga. Cały problem na tym, co słyszymy, że tę mądrość można znaleźć u Boga i że Bóg jest źródłem tej mądrości, jest to, że to może wywoływać u nas czasami sprzeciw. Dla niektórych z nas ten sprzeciw będzie wynikał z tego, że my tak naprawdę może nie wiemy, czy ten Bóg tam jest. No nie mamy takiej pewności być może. Mogę ci odpowiedzieć, jeżeli jesteś jedną z takich osób, że masz prawo mieć wątpliwości, ale prawdopodobnie próbowałeś sam swoim życiem kierować, podejmować decyzje zgodnie ze swoją własną mądrością. I pewnie dobrze wiesz, że czasami to się udaje, a czasami niekoniecznie. I że czasami można polec na swojej własnej mądrości. W związku z czym mogę cię tylko zachęcić do tego, żebyś dał temu Bogu, co do którego istnienia może nie jesteś tak do końca przekonany, żebyś dał mu szansę, żebyś spróbował, a może uda się żyć tak, jak on radzi. Dla innych z nas być może Bóg jest osobą tak bardzo oderwaną od tego, co tu na ziemi, że wydaje nam się, że no, co on może wiedzieć o życiu? Siedzi gdzieś tam w tym niebie, w jakiejś takiej transcendentnej rzeczywistości, a my tutaj spotykamy się z tym kurzem, potem krwią, realnym życiem. Cóż on może wiedzieć? Jeżeli jest Bogiem, to jest wszechwiedzący. I z samej definicji dobrze wie, co ciebie tutaj spotyka. Co więcej, ten kurz, ten pot i tę krew on sam stworzył, więc myślę, że zna ją od podszewki. I w końcu, a kiedyś przyszedł tu na ziemię i żył jako jeden z nas. I dobrze wie, na czym polega życie tu na ziemi. Zmierzył się z wszystkimi problemami, z którymi ty możesz się w swoim życiu zmierzyć. I nikt lepiej niż on tych problemów nie zna. Bo by dobrze żyć, potrzebujemy mądrości. To prawda. Ale tę możemy znaleźć tylko u Boga. Salomon maluje przed nami taką wizję tej Bożej mądrości,
Bożej mądrości przeznaczonej dla każdego z nas. Oto mądrość woła głośno na ulicach, podnosi głos na placach, przemawia w zatłoczonych miejscach, wygłasza mowę u wylotu bram miejskich. Jak długo jeszcze, niedoświadczeni, będziecie kochać brak doświadczenia? Dokąd, szydercy, będziecie szydzić, a wy, nierozumni, nienawidzić wiedzy? Przyjmijcie moje upomnienia. Oto chcę wam przekazać mojego ducha, oznajmić moje słowa. No mamy tutaj taką wizję mądrości, która chodzi po całym mieście i szuka kogokolwiek, kto zechciałby ją wysłuchać. I możemy pomyśleć sobie, a może ta wizja jest trochę przesadzona, no przecież wielu z nas poszukuje tej mądrości, to ona chyba sama nie musi nas szukać. W zeszłym roku, 21 sierpnia, mniej więcej po południu, nagle serwery firmy Google zaczęły notować niezwykłe zapytania wpisywane do internetu. Brzmiały one: bolą mnie oczy. Wcześniej niewiele takich znalazło się zapytań i nagle w pewnym momencie wystrzeliły, jakbyście zobaczyli wykres do góry, wielokrotnie więcej tych pytań się pojawiło. Można zadać pytanie, skąd nagle takie zainteresowanie bólem oczu? Nieco wcześniej w Stanach Zjednoczonych widoczne było zaćmienie słońca. I mimo że wszystkie służby państwowe, łącznie ze słynną kosmiczną agencją NASA, informowały, że na słońce nie należy patrzeć bezpośrednio, że należy patrzeć przez specjalną przyciemnioną szybkę, a przynajmniej użyć do tego ciemnych okularów, to tysiące Amerykanów podniosło swoje oczy, by zobaczyć bez żadnego zabezpieczenia zaćmienie słońca, a potem wpisywali w Google, co zrobić, bo bolą mnie oczy. Podobno nawet sam prezydent został przez dziennikarzy przyłapany na tym, że patrzył bez tego szkiełka prosto na słońce. Nie wiem, czy bolały go oczy, chyba teraz radzi sobie całkiem dobrze. Wczoraj był w Wielkiej Brytanii, jakoś tam sobie, chociaż nie, królowej nie widział. Widzieliście to? Nie widział królowej, więc może jednak jakieś z tego rezultaty są. Tak czy inaczej, okazuje się, że są takie sytuacje, że mądrość szuka nas. Te komunikaty kierowano do wszystkich ludzi, a mimo to część z nich je odrzuciła. Mądrość szuka nas, a my czasami tę mądrość odrzucamy. Okazuje się, że mądrość do nas przemawia, ale czasami my jesteśmy na tę mądrość zamknięci. Bo by dobrze żyć, nie wystarczy wysłuchać mądrości. Należy ją też praktykować. Problem polega na tym, że tej mądrości nie tylko trzeba zastosować, nie tylko trzeba wysłuchać. Salomon pisze dalej, malując ten obraz mądrości nawołującej do jej wysłuchania. Bo gdy wołałam, odwracaliście się. Kiedy wyciągałam ręce, nikt na to nie zważał. Lekceważyliście każdą moją radę i nie przyjmowaliście mojego upomnienia, dlatego będę naigrywać się z waszego nieszczęścia. Będę was wyśmiewać, gdy ogarnie was lęk, gdy uderzy strach w was jak burza, a nieszczęście porwie was jak huragan, gdy przygniecie was ucisk i troska. Wówczas będą mnie wzywać, ale nie odpowiem. Będą pilnie szukać, ale nie znajdą, bo znienawidzili wiedzę, nie skłaniali się ku bojaźni Pana. No tak jest, że nasze niemądre decyzje wywołują konsekwencje w naszych życiu. I czasami z tymi konsekwencjami przychodzi nam się zderzać. I często wcześniej słyszymy, że może nie powinniśmy w taki sposób postępować, a mimo wszystko decydujemy się, no i potem jest już za późno na cokolwiek. Gdybyście weszli do szpitali, na oddziałach ratunkowych, rozglądając się, zauważylibyście, że mnóstwo tam jest osób, które niejednokrotnie słyszały, że może jednak jechałbyś troszeczkę wolniej, ostrożniej, ale nie posłuchały. I teraz mistrz kierownicy leży w szpitalu z jakimś poważnym urazem. Gdybyście trafili do więzień i przejrzeli wszystkie cele z więźniami, którzy tam się znajdują, to zobaczylibyście tam mnóstwo królów życia, którzy niejednokrotnie słyszeli o tym, że może jednak warto uczciwie zająć się swoim życiem,
a nie liczyć na to, że to, co ukradniesz, to w jakiś sposób tobie pomoże. A dzisiaj zderzają się w ciasnym pomieszczeniu z kilkoma sympatycznymi kolegami na łóżku. Gdybyście weszli do ośrodków leczenia uzależnień, to zobaczylibyście mnóstwo ludzi, którzy zanim jeszcze ta choroba uzależnienia w nich się rozwinęła, niejednokrotnie słyszeli, że może jednak warto wypić trochę mniej, a może dać sobie spokój, a może nie brać tych wszystkich rzeczy, które biorą, a może te artykuły kolekcjonerskie to jednak warto sobie darować. A dzisiaj nie mogą poradzić sobie ze swoim życiem i wielokrotnie przechodzą te same terapie, ponieważ zderzają się z konsekwencjami swoich dawnych wyborów. W Księdze Przysłów Salomon maluje przed nami taki obraz mądrości, która spotyka się z ludźmi, którzy nie chcieli jej wysłuchać i ponoszą konsekwencje tych wyborów, których mogliby uniknąć, gdyby tylko tej mądrości posłuchali. Gdyby tylko poważnie potraktowali Boga, który jest źródłem mądrości. Przychodzi taki moment, a w życiu każdego z nas, że jest już za późno, żeby wycofać się z podjętych decyzji. I konsekwencje tych decyzji dopadają nas bezlitośnie. I by żyć dobrze, synu mój, nie wybieraj się z nimi w drogę, swą stopę trzymaj z dala od ich ścieżki, bo do zła biegną ich nogi, pędzą, aby rozlać krew. Co z tego, że lecące ptaki widzą rozciągniętą sieć, tak samo oni urządzają zasadzkę, by przelać własną krew. To mamy taki obraz człowieka, który pomimo upomnień ze strony swoich rodziców postanawia podjąć taką, a nie inną decyzję, zająć się łupiestwem, a później ponosi konsekwencje swoich czynów. I czytając ten obraz, który Salomon zawarł w Księdze Przysłów, przypomina mi się historia, która być może dla niektórych z was, czy dla wielu z was jest dobrze znana. Historia syna króla Salomona, Roboama. Wielu z was być może słyszało ją w zeszłym tygodniu. To jest taka historia o tym, jak król Salomon umarł i swoje królestwo przekazał swojemu synowi, Roboamowi. I zaraz pierwszego dnia, kiedy tylko Roboam objął swój tron, przyszła delegacja 10 plemion zamieszkujących północną część Izraela, którzy powiedzieli: królu, będziemy ci wierni, będziemy ci służyć, mamy tylko jedną prośbę, żebyś troszeczkę nam ulżył, obniżył te podatki, które były strasznie wysokie i będzie nam się żyło lepiej, a ty będziesz mógł cieszyć się naszą wiernością. Roboam nie odpowiedział, co było mądre tak od razu, tylko pomyślał, że się zastanowi i zapytał swoich doradców, zapytał najpierw tych starszych, doświadczonych życiem i oni powiedzieli tak: obniżysz podatki, będziesz miał wierność ludu, będziesz szczęśliwie nad nimi panował. Ale to chyba mu się niespecjalnie spodobało, bo poszedł znaleźć sobie innych doradców. Młodszych, no wiecie jak to jest. Młodsi to tacy zawsze bardziej radykalni.
tacy bardziej na wprost uderzający niż zastanawiający się może czasami nad tym, co powinni zrobić. Każdy z nas przez to przychodził. Niektórzy mają to do dzisiaj. I zapytał się ich, co zrobić. A oni powiedzieli, nie obniżaj. Jeszcze im dokręć śruby. Jeszcze ich z buta potraktuj. No i tak zrobił. I wiemy, że Izrael uległ podziałowi i już nigdy później nie był tak wielkim królestwem, jak zanim Roboam tę decyzję podjął. Gdyby poważnie potraktował radę tych starszych doradców, ale gdyby poważnie potraktował radę swojego ojca, zapisaną w Księdze Przysłów, radę, która mówi, kiedy cię kuszą grzesznicy, nie ulegaj im. Niestety, nie potraktował jej poważnie. Kiedy się zorientował, co się dzieje, było już za późno na jakąkolwiek decyzję i konsekwencje, z którymi musiał się zmierzyć, nigdy już później nie mogły być naprawione. Stare przysłowie, jak pamiętamy, mówi, że Polak jest mądry po szkodzie. Okazuje się, że nie tylko Polak, jak się okazuje, Izraelita też może dopiero po szkodzie być mądry, jak Roboam. Każdy z nas tak naprawdę z perspektywy czasu lepiej widzi miejsca, w których popełnił błędy. Więc moja rada, a która idzie za radą króla Salomona, który obdarzony mądrością został przez samego Boga, dla nas wszystkich, także dla mnie, bo ja też popełniam mnóstwo głupich decyzji w swoim życiu, brzmi tak, że może lepiej posłuchać tej mądrości, która nas nawołuje. Może lepiej zwrócić się do tej starej księgi, która przykurzona może gdzieś tam leży na naszej półce, a w której zawarta jest mądrość samego Boga. I do niej zwrócić się po radę. Co zrobić? Jakich wyborów dokonać? Bo jeśli naprawdę zastanawiasz się, jak uczynić swoje życie lepszym, to zwróć się do tego, który jest źródłem mądrości. Do Boga.